Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i będziemy sobie tutaj dociskać lochy, dlatego że jak pewnie śledziliście streamka w piątek albo ewentualnie odcinek ten piątkowy wieczorem, no to widzieliście, że głównie tutaj skupiłem się na robieniu legendarnego loszku na Magusiu. No i jak sami widzicie, brakuje nam tylko dwóch itemków, tak na dobrą sprawę, tylko tutaj czapki i butów, natomiast broń zdecydowałem się zmienić. Oczywiście wiadomo, nie jest to wybitny rozrzut, no ale tutaj 306 średnich to jest naprawdę bardzo dużo, no i ten mniejszy rozrzut w teorii będzie lepszy po prostu do PvP, dlatego że wiadomo, duży rozrzut jest dobry do lochów, natomiast mniejszy jest lepszy do PvP. Ta broń tego rozrzutu nie ma jakoś bardzo tragicznego, że tak powiem, nie jest on wcale taki zły, także po prostu za tam 2 miesiące, jak pewnie będzie na urodziny gry kolejna edycja legendarnego loszku, to może sobie wymienimy na jakąś z większym rozrzutem. W tym momencie na tym etapie lochów już tutaj nie mam za dużo, co by nie mówić, do klikania, więc głównie nas zaczyna interesować to PvP, dlatego tą brońkę zmienimy, bo i tak nawet bez zmiany broni na loszki w tym momencie mamy około 1% chyba na 3 lochy, na Lokiego mamy tam 0,30 jeszcze przed zmianą broni, więc generalnie na pewno dzisiaj troszkę tych lochów tutaj porobimy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie legendarny loszek, czy już go zrobiliście powiedzmy raz jako free to play, czy generalnie ciśniecie na grzybkach, dawajcie znać w komentarzach, chętnie sobie poczytam, jak to wygląda u nas. No ja tutaj się głównie, tak jak zresztą widzieliście w tym piątkowym filmie, skupiłem na goldzie i skupiłem tutaj na robieniu tego lochu właśnie na Magusiu, no i powiem wam szczerze, że się to opłacało, dlatego że teraz pokażę wam już takie oficjalne powiedzmy statystyki. Zrobiłem 3 razy tryb ultimate, co oczywiście dało mi 9 legendarnych itemków, no i zrobiłem sobie jeden zwykły tryb, dlatego też suma zebranych legendarnych przedmiotów wynosi u mnie 10, no ale tutaj głównie nas interesuje ilość golda i mamy tutaj prawie 2,5 miliarda golda, czyli prawie 250 podstaw zebranych z tego legendarnego lochu, więc no opłacało się. Generalnie się bardzo opłacało, że tak powiem, zrobić sobie na początku ten 3 razy ultimate, bo tego golda sypnęło naprawdę sporo. No zresztą sami widzicie, z tego co wiem, tutaj nie są doliczane, nie jest doliczany gold z itemków, czyli tam jakaś sprzedaż do wiedźmy i tak dalej, więc no myślę, że około 260 podstaw z samego legendarnego lochu do tej pory żeśmy sobie zebrali. Oczywiście wiadomo, teraz już mamy 11 rana, więc no ten loszek już daje nam tego golda mało, teraz to już nie jest jakoś tam, nie są jakieś ogromne ilości, tak czy inaczej no troszkę tych podstaw zebraliśmy i o to mi głównie chodziło. Jedyny błąd, jaki popełniłem w tamtym filmie, to wydaje mi się, że mogłem po prostu przynajmniej przez pierwsze 2 rany walczyć dosłownie z każdym przeciwnikiem. Wydaje mi się, że to by było ok. No i że generalnie dzięki temu, bo wiadomo, przeciwnicy nam dają głównie klucze, natomiast czasem sypną golda, no i mogłem po prostu walczyć, nie uciekać, nawet jak tam jak miałem mało HP, no to wiadomo, trzeba było uciekać, natomiast jak miałem full HP czy tam połowę, to cały czas walczyć i pewnie jeszcze więcej tego golda byśmy wycisnęli, ale oczywiście jak nie teraz, to przy okazji kolejnej edycji to sobie sprawdzimy. Dobra, żeby tutaj nie przedłużać, lecimy, co tu ciekawego się dzieje? W sumie to nic, zaraz wam pokażę statystyki, bo to jest najciekawsze, natomiast wymienimy sobie w tym momencie tą brońkę, dlatego że no trzeba to zrobić, podjąłem decyzję, że już tutaj nie będę czekał. Oczywiście mówię, możliwe, że nam tam wyleci powiedzmy jakaś lepsza broń z większym rozrzutem, no bo jeszcze ten legendarny loch będzie tutaj trwał, jeszcze muszę wymienić te buty, tą czapkę, może nam się uda, natomiast to już są takie detale, no i ta brońka nie jest zła, myślę, że nam pomoże. Dobra, runka wymieniona, tutaj sobie odzyskujemy klejnocik, oczywiście nie wrzucam tego do kibla, żeby broń Boże nie stracić córek, no i możemy ją lepszyć tylko razy 17. Właśnie, to jest ten problem. Miałem odłożone tutaj 1,5 miliarda kryształu u kowala. Myślałem, że na spokojnie już te nowe legendarne itemki, bo sami wiecie, ja tutaj itemy miałem z 400 chyba tam 60 levela. Myślałem, że mi się po prostu uda już wszystko zrobić razy 19, mając tego kryształu tyle odłożonego. Niestety nie. Zrobiłem tutaj kilka razy 19, no ale widzicie, tutaj już razy 18. Tu brońkę niestety tylko razy 17, więc troszkę się przeliczyłem. Mogłem to sprawdzić. No ale trudno, prędzej czy później się uzbiera i prędzej czy później to zrobimy. Dobra, to musimy oczywiście zaczarować. Wszystko tutaj mam nadzieję, ulepszone. Jeszcze na szybko sprawdzimy. No i chyba będziemy lecieć do lochów, dlatego że
Mówię, dużo się tutaj nie pozmieniało, głównie statystyki, to Was może ciekawić podczas miesiąca marca, że tak powiem, w trakcie marca, podczas całego miesiąca zrobiłem chyba 4106 podstaw dokładnie. Oczywiście wiadomo, był to miesiąc, który miał 31 dni, oprócz tego na końcu tego miesiąca był legendarny loch, z którego mi chyba poleciało no z 240 podstaw, jak robiłem tego skana, coś koło tego, więc to też dużo wpłynęło. Był chyba dwa razy event Golda w marcu, jak się nie mylę, także no... troszkę tych statystyk sobie dzięki temu zebraliśmy, no ale średnio koniec końców przez marzec wyszło nam, że robimy 1000 podstaw około tygodniowo, więc no bardzo dużo, nie? Jest to bardzo, bardzo dużo. W tym momencie już mamy 2000, prawie 800 inteligencji, 28 tysięcy, przepraszam, prawie inteligencji, no i mamy cały czas 12 tysięcy HP. Teraz lecę 30 tysięcy inteligencji i lecę sobie oczywiście potem do 15 tysięcy HP. Dobra, aura 46, tutaj nic ciekawego. Ciekawego raczej, chyba jedyne co nam się ciekawe pojawiło przez ten czas, kiedy nie nagrywałem z tego magusia, to jest topka, dlatego że oczywiście mamy teraz, tu w ogóle zobaczcie, 53 kopalnia złota, buduje nam się 54, to też swoją drogą, dobra, tutaj cyk, no i tyle, nie, tak to ogólnie wygląda, znowu spadliśmy na top 2, chyba już naprawili ten błąd, że nas ta gildia atakowała, więc teraz już mamy zasłużone top 2, że tak powiem, już nie ma tutaj wątpliwości, no i właśnie topka, masa osób kliknęła lochy. Oczywiście mamy teraz, wiadomo, no był bardzo dobry weekend do tego. Był event Wiedźmy, był event Kowala, no i był jeszcze legendarny loszek, no i masa osób tutaj kliknęła lochy. Nie ma jakichś tam wyjątkowo dużych leveli. Mamy tutaj na przykład tego ziomka, on wbił 505. Tu widzę, że statystyki też ma naprawdę na fajnym poziomie. Większość, którzy mają taki, nie wszyscy, nie, ale większość, którzy mają taki wyższy level, no to jednak te statystyki mają dość w plecy, no ale pojawił się jeden potwór, o którym muszę powiedzieć. Tu możecie sobie topkę prześledzić. U nas w gildii zresztą też troszkę osób te lochy kliknęło, z tego co widzę Destiny klikał chyba, Levantin, Cezar, także no mówię, no trzymali troszkę dłużej niż my, w sumie to jakoś 2,5 miesiąca dłużej, także troszkę tych podstaw tutaj stracili, no ale zyskali troszeczkę więcej expa i więcej tych leveli wbili, to jest jakby logiczne, no i tak, nie, widziałem, że w Crit Happens tak samo, masa osób te lochy kliknęła, tutaj mam już 509, tu zaraz przejdę do tego 513, bo o niego mi głównie chodzi, natomiast no tutaj 507, 505, no sporo ludzi kliknęło te lochy tak czy inaczej. Dobrze, no i teraz przechodzimy do tego ziomeczka, nie wiem jak on to zrobił, to jest swoją drogą In Your Face W40, pewnie go kojarzycie, In Your Face W40 zdominował, natomiast tam różnica była taka, że na tamtym serwerze nikt chyba nie stopował lochów, tam wszyscy lecieli po prostu z tymi lochami, nikt jeszcze, no ta taktyka nie była taka popularna, powiedzmy, i tak dalej, nie, więc to jest zrozumiałe. No ale tutaj zobaczcie, do nas, my do niego może bardziej tracimy 10 leveli, więc to jest bardzo dużo, to już, no te 5 leveli, 6, 7 to jeszcze nie ma tragedii, ale 10 leveli to już jest sporo, tak czy inaczej, no i nie wiem jak on to zrobił, szczerze mówiąc, zobaczcie w ogóle, no każdego tutaj wyprzedził, no to mamy jakieś 509 levele i tak dalej, no ale to jest w dalszym ciągu 4 levele więcej ten Natsu, czyli In Your Face ma nad tamtymi osobami, które miały do tej pory najwyższe poziomy, więc no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem jak on to zrobił, jeszcze oczywiście rozumiem, bo bardzo długo stopował te lochy, dopiero ostatnio je kliknął, no ale zobaczcie, że statystyki u niego też nie są najgorsze. 25 tysięcy inteligencji i tutaj mamy... 13 tysięcy HP, więc no nie mam pojęcia, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, może w międzyczasie już tutaj zrobię skana na tej nowej broni, żeby zaraz przejść płynnie do loszków, bo to jest główny cel tego odcinka, no ale nie wiem jak on to zrobił, bardzo możliwe, że grał cały czas pod expa bez wyjątków, nawet w eventy Golda, no a po prostu statystyki sobie nadrabiał legendarnymi loszkami, jest to bardzo możliwe, że tak robił, no ale tam już ten legendarny loch musiał iść chyba, wydaje mi się, w setkach, jeżeli chodzi o przechodzenie go, ilość przechodzeń. Także, no nie wiem, po prostu potwór wyprzedził wszystkich levelowo. Nie mam pojęcia, nie potrafię wam tego wytłumaczyć, no ale myślę, że to jest rzecz, o której warto wspomnieć. No i wszystko, nie? Generalnie wszystko, tak to wygląda. No i dobra, myślę, że nie ma tutaj więcej co się rozwodzić, więc po prostu W50 kolejny etap ma za sobą, powiedzmy, kolejnych wielu graczy kliknęło te lochy, no i jak widzicie tych 500 plus leveli tutaj bardzo dużo w tej topce się pojawiło. Dobrze, zaczynamy, no i co? Mamy teraz...
Przede wszystkim tak, na Case Jora mieliśmy 1% około, tam to się wahało, 0,90%, czasem 1%, no i bałem się właśnie wymienić tą broń, żeby nie okazało się, że przez to, że ten rozrzut mamy o wiele mniejszy, aniżeli tam no wcześniej, to po prostu tego Case Jora nie będziemy w stanie zrobić, bo jednak tutaj duże hity są bardzo, ale to bardzo potrzebne i bardzo, no po prostu wiadomo, on nas ma wszystkich na hita, więc wszyscy muszą dać kryta z dużego rozrzutu i wtedy on pada, natomiast z tego co widzę mamy na niego 1,20%, więc delikatnie te procenty wzrosły po tej wymianie broni, także na szczęście nie zadziałało to na naszą niekorzyść, no i możemy sobie klikać. Oczywiście jeżeli poleci mi jakaś nowa broń z większym rozrzutem, no to już nie będę tego zmieniał, bo to jest, o zobaczcie jak szybko, bo to jest strata surek, to jest strata wszystkiego, nie ma totalnie sensu, natomiast weźmiemy sobie ją dla jakiegoś pachołka, nie? Po prostu damy pachołkowi i będzie git. Dobra, to możemy rozmontować, bo tutaj nie jest potrzebne, jeżeli chodzi o naszego Mariusza. No i teraz mamy IPR, to jest zwiadowca. Zobaczymy, czy go możemy kliknąć, ale lecimy do innych lochów, bo mamy tak, Lucjusz czysto krwisty, 1,5% na niego. Zacząłem od Case Jora, bo naprawdę masę czasu mi zajęło. W ogóle może obejrzymy, jak to wyglądało, bo to będzie dość ciekawa walka. Dobra, Barbar tutaj, no właśnie, Barbar krytyk, ale nie jakiś duży. Tutaj Maguś też nie jakiś duży. Tu Kunegunda 108 to nieźle, no i my na koniec 118. No właśnie to, co mówiłem, wszystkich nas miał na hit, wszyscy musieli dać kryta w miarę z dużego rozrzutu, no i padło, nie? W miarę szybko padło, więc fajnie. Dobra, lecimy dalej. Mówię, długo bardzo stałem na tym Case Jorze, już nie pamiętam od kiedy skończyłem stopować te lochy, poszło wszystko, na Case Jorze żeśmy stanęli, no i tam na niego było not possible przez naprawdę długo, naprawdę długi czas. No i zobaczcie, Lucjusz też nam pada. Muszę w ogóle pamiętać, że jak będzie mi już loszek dawał, tu możemy w sumie zmienić wygląd, no ten kryształ jest nam znowu bardzo potrzebny, jak loszek będzie nam dawał już kolejny level, to muszę zrobić arenkę, muszę o tym pamiętać. Dobra, kolejny to jest obłudny oszust, mamy tutaj zwiadowcę, w ogóle zobaczcie, my dzisiaj zrobimy, no nie wiem, z 5 lochów myślę, albo może więcej, zobaczymy dalej jak zeskanujemy sobie drugi raz. Zaraz tego Lucjusza obejrzymy swoją drogą. Spróbujemy tu najpierw wyczyścić to, co możemy. No ale zobaczcie, że tak dużo tych lochów zrobimy, a to nam da pewnie około 1 level. No niestety, teraz każdy loch nam daje 300 milionów expa, my na level potrzebujemy 1,5 miliarda, więc fajerwerków, jeżeli chodzi o level, tutaj nie będzie. Za kilka dni, kurde, jak to w ogóle szybko pada. Za kilka dni będziemy mieli też level z kalendarza, tutaj to swoją drogą, dokładnie za 3 dni, więc też jakiś tam buścik. No i dobra, mamy coś na zrękę, tutaj ich możemy poprzebierać, bo dokładnie, to nam daje bardzo fajną tutaj ilość, jeżeli chodzi o statystyki, więc to sobie powymieniamy, odzyskamy sobie klejnocik, cyk. Co do w ogóle Lokiego, to mimo wymiany tej broni za bardzo nam się procenty nie podniosły. 0,32, chyba było 0,30 około, więc no niestety Loki w dalszym ciągu nieosiągalny dla nas za bardzo, chociaż popróbuję go. Jak już nie będziemy mieli co tam kliknąć, to popróbujemy, dlatego że po Lokim, tu w ogóle jeszcze jakaś zmiana runek może się przydać, ale czekajcie, po Lokim my mamy berserka, dokładnie, i myślę, że tego berserka jeszcze będziemy w stanie zrobić. Dobrze, czyli teraz tak, Case Jora już pokonałem, ok, możemy sobie obejrzeć, no i co, czy ja chcę tego Lokiego, może najpierw pomyślimy o tej wymianie runek i najpierw tą arenę muszę zrobić, jeszcze muszę o tym pamiętać, bo arenka to jest jednak mimo wszystko expig, no a tutaj jak wbijemy level, to tego expa dostaniemy mniej. Dobra, bardzo ładne kryty z naszej strony, pięknie, no i teraz obłudny oszust, zobaczmy, to jest znowu zwiadowca. Ojeju, tutaj ta walka to będzie bardzo, ale to bardzo długo trwa. Zobaczcie, on ma w ogóle 8 miliardów 100 milionów HP. To jest bardzo, ale to bardzo dużo, ale okej, lecimy, lecimy. No to już są takie lochy late game'owe. Ja już tutaj chcę w końcu, wiadomo, to mi troszeczkę zejdzie jeszcze, ale chcę wam też pokazywać prędzej czy później gameplay z takiego typowego late game'u, jak to tutaj wygląda. Jak już będziemy mieli zmaksowaną twierdzę, co oczywiście nam bardzo dużo, dużo czasu zajmie, jak będziemy mieli maksymalną aurę, jakąś maksymalną kopalnię klejnotów, no po prostu myślę, że to jest fajne i mało osób dochodzi do takiego etapu, dlatego też chciałbym wam tutaj regularnie z tego Magusia przede wszystkim, bo to jest nasza w tym momencie najstarsza postać i z najwyższym poziomem, chciałbym właśnie tego Magusia tutaj ogrywać i z niego taki gameplay wam głównie pokazywać. Dobra, to nam padło, no i teraz tak, jeżeli chodzi o Lokiego, on ma tutaj odporność na zimno, my mamy co? My mamy zimno, tutaj są błyskawice, tu jest zimno i tu jest zimno, kurczę, niedobrze, ale okej. Przede wszystkim wymienimy tutaj runkę, mogłem to zrobić od razu, ale nie pomyślałem.
Przede wszystkim wymienimy sobie runkę, tylko które to jest? To jest to. Tak, tutaj mamy teraz ogień, bo to dość dużo daje, powiem wam szczerze. Jak tak sprawdzaliśmy sobie, to naprawdę sporo daje. Tutaj mamy tak, 59%, czy ja mam jeszcze jakąś runkę, którą mogę wymienić? Tu jest zimno, tu jest zimno, tu są błyskawice, dobra, fajnie, że nam trochę tych broni ostatnio poleciało. No i Kunegunda też by się przydała z inną runą. Błyskawice 60%, chyba wszystko git. Błyskawice, błyskawice, błyskawice i my mamy ogień. Dobra, no i co? Robimy skanika, zobaczymy. Myślę, że tego zwiada w tej karuzeli z idolami jesteśmy w stanie zrobić. To jest w ogóle też fajne o tyle, że nam tutaj też naklejki do klasera wrzuca. Także myślę, że to jest naprawdę też git, żeby sobie to porobić. O kurde, dobra. Aha, najpierw mamy 0,07%, no to dobra, to niestety bloczek. Myślałem, że jak tego Cage'ora zrobimy, to nam się trochę odblokuje, no ale nie. Kutliwy kowal, prawie 80% na niego. Oglądamy tą, chociaż nie, czekajcie. Ten zrobił tyle, ta zrobiła tyle i czy my tutaj, no nie. Dobra, to troszkę entera, no ale dobra, za drugim razem siadł, zaraz to sobie obejrzymy, to możemy od razu rozmontować. No i dobra, jeżeli chodzi o Lokiego, 0,45%, więc troszkę nam, o kurde, ja tej areny nie zrobiłem, dzbanem jestem, robimy teraz za pamięci, bo znowu się, powiedzmy, znowu tutaj będę po prostu w plecki, troszeczkę expa, wiadomo, to są bardzo małe wartości. No ale tak czy inaczej warto. No myślę, że jak w końcu tych itemów trochę poprzebierałem, to i o wiele lepiej mi to PvP będzie siadać. Chociaż no widzimy, że tutaj często przegrywamy. No z druidem to wiadomo, że przegrywamy. Druid jest zbugowany teraz. Ale tak czy inaczej, no dobra, jako tako to siada, powiedzmy. Tu niestety z Natsu przegraliśmy. No powiem wam, że jestem w szoku, jeżeli chodzi o level jego. To jest po prostu no coś niesamowitego jak dla mnie. Jak można tyle expa wycisnąć, jakim cudem. Jak on w ogóle gra, że na każdej postaci praktycznie taką przewagę sobie robi. To jest dla mnie coś niesamowitego, ale dobra, tutaj jeszcze spróbujemy. No okej, no pomimo tej zmiany, oj, zobaczcie, idealnie, ostatnim atakiem wbiliśmy sobie level, czyli 504 dobity, początek 504. Teraz tak, Lokiego mamy 0,45, tego kowala zaraz obejrzymy. Chociaż nie, żeby go tutaj nie zgubić, to obejrzymy sobie teraz, to też będzie długa walka, no ale czemu by nie, to są takie late game'owe lochy, czemu by tego nie zrobić. Więc kowal nam padł łatwo, teraz mamy Lokiego, Loki to jest 0,45%, spróbujemy go sobie pocisnąć, no około tam 0,15% w górę po zmianie tych runek, także nieźle. No i potem nieumarła armia 0,11, IPR 0,07, przyjemniaczą tęczniątko 0,04 i Cerber 0,00. Także no co, chyba Lokiego pokonamy, potem myślę, że tego Berka powinniśmy zrobić. Ja tutaj będę skanował praktycznie co chwilę, żeby wiadomo, nie wydawać jakoś głupio grzybków po prostu na te lochy. Jak już na coś będę miał poniżej 0,15, no to chyba nie ma co. No kolejnego levela wydaje mi się, że i tak nie wbijemy. Ten jeden level nam tam siadł, więc spoko. Kurde, jakie tu kryty w ogóle, jak go dziabiemy. 500 milionów, 600 milionów, pięknie. Dobra, lecimy do Lokiego. To już będzie trudniejsze, to już będzie trudniejszy przeciwnik, jeżeli chodzi o ten odcinek. A kogo my w ogóle teraz mamy? A, teraz mamy wredną wiedźmę, to ona chyba nie siedzi, ona chyba będzie blokiem na dłużej, powiedzmy, ale okej, okay, teraz skupiamy się na Lokim, no i może jeszcze później nam właśnie siądzie ten kolejny Berek i potem, czyli Berek to jest siódmy i potem ósmy to jest wąż Midgardu, to jest zwiadowca, jego raczej też nie zrobimy, no ale powolutku, powolutku pchamy te lochy do przodu. Tutaj no teraz fajnie te procenty będą nam rosły, zobaczę w ogóle jak to wyjdzie, jak jeszcze sobie przebierzemy ten hełmik i te buty, bo mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. Ja oczywiście jeszcze będę tutaj regularnie ten legendarny loszek klikał, nawet za darmo, no i pewnie jeszcze w przyszły weekend sobie troszeczkę poklikam, no bo zobaczymy, jeżeli już wszystko przebiorę teraz w tym tygodniu, to już nie będę tego robił za grzyby, ale może jeszcze w przyszły weekend poklikamy za grzyby, żeby po prostu no przebrać resztę itemków, nie? Żeby tu już mieć komplet tych itemków nowych, żeby już mieć to z głowy. No i co? I tak to po prostu wygląda, ale mimo wszystko grunt, że nam ta brońka poleciała, grunt, że to jakoś wygląda. Dzięki temu teraz te lochy właśnie możemy zrobić, na której jeszcze przed legendarnym lochem mieliśmy tam po 0,20-0,30%, także no to jeszcze było za mało. No ale mówię, no ja tu miałem itemy z 460 levela, także nie było to, powiem wam szczerze, jakoś giga
dobre, żeby wiecie, no po prostu słaba była ta postać przez to, że miała takie itemy, zresztą widzieliście, no broń legendarna, to co wam mówiłem chyba nawet w piątek na streamku i chyba nawet na odcinku też, to było, że brońka legendarna prawdopodobnie da mi jakieś 300 średnich, no i się to sprawdziło, 306 dokładnie dostaliśmy na plus, więc to jest oczywiście bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, no wszystkie lochy nam padły bardzo szybko, dosłownie kilka prób, kilkanaście i to padało. Zobaczmy, o dobra, Loki troszkę więcej, ale również nam padł i mamy znowu jakąś klatę niestety dla Magusia. Te pachołki też będę musiał tutaj poprzebierać, bo oni mają tutaj tak, brońki im w ogóle wymieniłem, oczywiście to są zwykłe brońki, ale dużo im dały i chyba Barbar nie ma jeszcze broni wymienionej, to jemu też by się przydało. Dobra, z tym Lokim możemy sobie obejrzeć, jak to tu wyglądało. Przyspieszymy sobie, cyk. Dobra, no Loki tutaj bardzo dużo bije, ale też nie ma jakoś giga dużo HP. Zobaczcie, Magusia w ogóle na hita zdjął, ale Maguś mu na szczęście jakiegoś tam hita również zadał. Zobaczmy Kunegunda, czy coś poratuje? No nie, okej, głównie my tutaj, zobaczcie. Ło, jaki krytyk, 300 milionów prawie. Pięknie, pięknie. Głównie my tutaj go pozbyliśmy się, że tak powiem. No i co? I teraz Ymir, byleby się nie rozpędzał. Dokładnie mamy to, nawet nie sprawdzałem procentów na niego. Mamy coś na zrękę, ale to już chyba wymieniałem, czyli kolejne rozmontowanko i już dzisiaj rozmontowania mi się skończyły. Dzisiaj już niestety nie mogę nic rozmontować. Dobrze, Ymira jeszcze obejrzymy, może tak, zrobimy jeszcze jednego skana. Zobaczmy, jak to wygląda. Kurde, no chciałbym tego Case Jora, powiem wam szczerze, dlatego, w sensie Case Jora, tego kolejnego Hyperre, bo nie wiem, czy jak jego nie pokonamy, kto tutaj jest w ogóle kolejny. Potem jest Mandzio, chociaż na Mandzio chyba nie mam jakichś wybitnych procentów. No właśnie, no teraz już niestety obejrzymy tego Ymira, bo tu będą fajne hity na pewno. Teraz już niestety mamy 0,10 na nieumarłą armię i to są nasze najwyższe procenty. Na Hyperre nam spadło do 0,04. No to nie, to chyba tyle, to chyba nie ma sensu, szczerze mówiąc. Jeszcze tu się poprzebieramy, jeszcze tutaj sobie wiadomo, jakieś tam itemki powymieniamy, u pachołków tak samo, no i może znowu po weekendzie jakoś, jak już ten legendarny loszek się skończy, klikniemy po raz kolejny jakieś tam loszki. No na razie no 0,10 na nieumarłą armię, w teorii mógłbym to spróbować, które to jest 100. W teorii byśmy mogli na jakieś tam sportowe, powiedzmy, nie wiem, 100-150 grzybków jeszcze na zakończenie odcinka, ale to jest marnotrawstwo, dlatego że kolejnego levela raczej już tutaj nie wbijemy, raczej nam się nie odblokuje. W ogóle jeszcze tak z ciekawości sprawdzimy sobie, wy tego nie widzicie, ale to ja wam wszystko powiem oczywiście. Mamy tak, gdzieś jest, o dokładnie, karuzela z idolami i kliknijmy sobie pozostałe. Jak tu w ogóle wyglądają procenty? Teraz tak, na Case Jora 1% to już go pokonaliśmy, na Hyperre 007, na Mandzia mamy 0,42 i potem Boruciak 0,09. Czyli jak Hyperre sobie pokonamy, to ten Mandzio też powinien paść i dopiero Boruciak, w sensie Boruciak będzie kolejnym blokiem, no i potem dopiero 15 przeciwnik Fifko, to jest Berek, na niego mamy prawie 7%. No to nie wyglądają te procenty jakoś wybitnie. Nie wyglądają, nie ma co się chyba tutaj napinać. Jak ten najpierw padnie może po legendarnym loszku, to i padnie Mandzio. Coś tam będziemy sklejać, nawet jakieś 10-15 minutowe odcinki z tego Magusia, nawet jak nam padnie 1-2 lochy, to ja wam to będę nagrywał, żebyście po prostu widzieli, jak to tu wygląda. No ale kurczę, no... Powoli ten progres idzie, no ale nie ma co się dziwić, no na tym levelu tak to niestety wygląda. Jak już wszystkie te lochy pozamykamy, powiedzmy takie poboczne, to nam zostanie jakieś tam, wiecie, myślę, że chyba, jak to wygląda w ogóle, na pewno tutaj ta Góra Olimp to będzie najdłużej z nami, no i tutaj ta Karczma Mrocznych Sobowtórów też myślę, że dość długo się będziemy z nią męczyć, no i to już będą lochy, które nam będą padały jeden loch na kilka miesięcy, nie, więc no mówię, to akurat już będzie jeszcze gorsze dla kontentu, ale nic, tak się dzieje, tak wygląda ta gierka na wyższym poziomie, za to Golda zyskujemy masę statystyk, masę tych podstaw wbijamy tutaj, więc coś pięknego. W ogóle ostatnio jak na tym odcinku takim sentymentalnym, gdzie tam wam pokazywałem, jak kiedyś wyglądał Shakes, jak wygląda teraz, to w ogóle zapomniałem o tym lochu. Policzyłem, że jest 27 lochów, a tu przecież jeszcze ta grota potworów doszła, którą można dopiero na 600 poziomie odblokować. Natomiast totalnie mi to wyleciało z głowy, totalnie zapomniałem, jeszcze nie mam na żadnej postaci, ani nigdy nie miałem 600 poziomu, więc no wiecie, no zdarza się zapomnieć o tym. No i druga sprawa, widziałem, że mi też sporo osób pisało,
mało, w ogóle teraz wracamy w końcu. Mam nadzieję, że wracamy do takiego regularnego nagrywania. Ty, dobra, siadło to i teraz mamy szelantule zwiadowce. Wracamy do takiego regularnego nagrywania. Ostatnio troszkę się u mnie zadziało, co już mówiłem w piątkowym filmie, takich no nieprzyjemnych rzeczy w życiu prywatnym, że tak powiem. Już się tutaj nie będę rozwodził, dlatego po prostu aktywność była mniejsza i tak dalej. No ale teraz już sobie chyba wracamy do regularnego nagrywania i będę się starał, no tak chociaż ze 4 z 5 filmów myślę tygodniowo wam wrzucać. Zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie, nie zawsze jest co nagrać, ale mam troszkę pomysłów i myślę, że wrócimy. Natomiast wracając do tego filmu sentymentalnego, tam też dużo osób mi pisało o arenie, że faktycznie w tej pierwotnej wersji Shakesa nie było czegoś takiego jak wybór trzech przeciwników na arenie. To co mamy teraz, czyli możemy sobie wybrać spośród trzech, tu sprawdzam procenty, możemy sobie wybrać spośród trzech, no to kiedyś tak to wcale nie wyglądało. Kiedyś mieliśmy po prostu losowego gracza, był pokazany jego nickname, mogliśmy chyba wpisać, jak dobrze pamiętam, inny nickname, no ale tyle, nie było tego wyboru. O dobra, Shelantura 022, to jeszcze możemy spróbować, to jest tu. Nie było wyboru i faktycznie, jak mi to napisaliście w komentarzach, to mi zaczęło świtać, że coś takiego było. Natomiast no wiecie, jak ja ja to wszystko pamiętam jak przez mgłę, co tam mi się kojarzyło, co tam mi jakoś świtało w głowie, to wam mówiłem, ja też wtedy byłem młody, więc też się wszystkiego nie pamięta, a co dopiero jakieś gierki, także no wszystko tak mówiłem, jak tam kojarzyłem, jak mi się wydawało, no i troszeczkę te screeny, które wam pokazywałem, również mnie na to naprowadzały. No ale dobra, to jeszcze się chciałem do tego odnieść, kto tam oglądał, kto tam pisał, ten wie o co chodzi. Dobrze, tego pokonaliśmy dość szybko, myślę, że naprawdę fajnie. 0,10% padło nam to, nie wiem w ile w sumie, myślę, że nie więcej jak 150 grzybków, także nieźle. No i teraz mamy Shelantura, która 0,22% na nią. Nie pamiętam, kto jest kolejny w ogóle jako ósmy przeciwnik, no ale tą Shelantulę jeszcze by było fajnie pokonać. No i potem kolejny IPR 007 już chyba sobie daje spokój, bo po prostu szkoda grzyba. Wiadomo, no dobić tutaj jeszcze jeden level, ale ile ja bym musiał tych przeciwników pokonać? Ten mi da 300 milionów, czyli to będzie 1 200 000 000, czyli no dwóch przeciwników w sumie, żeby jeszcze kolejny level wbić. No to w sumie powiem wam, że no jakby ten nam padł w miarę szybko, to może jeszcze tego IPR popróbować, chyba że na kolejnego, ale kolejny w tej górze popiołów to jest chyba, jak dobrze pamiętam, jakiś tam wojownik albo coś takiego, więc on nam raczej nie padnie, raczej wojownicy tutaj są blokami. Myślałem w ogóle, że zwiadowca nie będzie blokiem, tak szczerze, ten IPR liczyłem na to, że nam padnie jakoś w miarę szybko, no ale jak widzicie... Niestety jest, niestety tutaj procenty na niego nie są jakieś giga wybitne. No ale dobra, Shelantula, padaj nam i potem się jeszcze będziemy zastanawiać. No odcinek miał wyjść pewnie, tak liczyłem, że z 20 minut, a się okazuje, że już się zbliża do pół godziny. No ale wiadomo, wiecie jak to jest. No jak już robisz ten odcinek z lochów, zwłaszcza na takim magu, który jest no wiadomo jaki jest. Jest po prostu postacią late game'ową, no i to nie idzie jakoś w miarę sprawnie. Jeszcze zwłaszcza, że jesteśmy magiem, więc on też na te lochy nie jest wybitny. Jakbyśmy byli jakimś pewnie zwiadowcą, zabójcą czy tam berkiem, no to o wiele więcej byśmy dzisiaj tych lochów pocisnęli, no ale jak już robimy ten odcinek, to fajnie, żeby to był odcinek większy, gdzie tych lochów więcej zrobimy. I tak już ich dzisiaj sporo zrobiliśmy, to pierwsza sprawa, a druga sprawa jest też taka, że... No obiecywałem wam to, obiecywałem wam, że będzie legendarny loszek, wymienimy te itemki, no i po prostu sobie, wiecie, pociśniemy więcej tych lochów, bo te itemy były stare, byłem przekonany, że tutaj sporo zrobimy, no i faktycznie tak jest, faktycznie tych lochów troszkę jesteśmy w stanie zrobić. No ale dobra, ta Shelantula, no 0,22%, a mimo to nie ma jakichś takich bliskich prób, tam w tej górze popiołów co chwilę się pojawiało coś, no takie bliskie, nie, tam jej zostawało niedużo HP. Natomiast tutaj, w sensie w tej górze popiołów powiedziałem, to jest nazwa lochów, to nieumarła armia oczywiście. No a tutaj niestety, jak widzicie, te próby, no tak do połowy zazwyczaj schodzimy. Czasem się zdarzy jakaś taka bliższa próba, no ale nie jest to nic częstego niestety. No ale dobra, no klikamy, nie mamy tutaj wyjścia, musimy najpierw ją kliknąć. To też jest zwiadowca, w ogóle zagadałem się i teraz nie pamiętam, czy oglądaliśmy tą górę popiołów, czy nie oglądaliśmy. Chyba oglądałem jeszcze tutaj tą nieumarłą armię. Jeszcze sobie tak na szybko klikniemy. Tu Barbar nie zrobił za wiele, w sumie Maguś też nie. Aha, no i
tutaj Kunegunda zrobiła prawie całą robotę, miliard HP zbiła. No właśnie, tak to wygląda z takimi jakimiś wojownikami, z jakimiś tam właśnie zwiadowcami. Kunegunda musi tutaj robić główną robotę. Jak Kunegunda siądzie, to wtedy siada również reszta. Dobrze, ciśniemy. No chciałbym ten 505 dobić. To jest, kurczę, taki, wiecie, to jest taki okrągły level. Fajnie by to było wbić, to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że zaraz będzie level z kalendarza, więc już będzie 506. No ale żeby to zrobić, musimy jeszcze pokonać dwa lochy. No dawaj, jakby ta szelantula nam szybko padła, chociaż już dużo na nią grzybów wydałem, tak czy inaczej, to też byśmy mogli pomyśleć o czymś kolejnym, o jakimś IPR-e albo czymś takim. No a na razie nie wygląda to za dobrze, powiem wam szczerze, ale dobra, siedzi, ty, trochę poprzynudzałem, no ale udało się. No i co, teraz mamy kolejny itemek, który muszę chyba po prostu sprzedać, dlatego że w sumie to tak zrobimy i ten pasek najwyżej sprzedam, no bo już tu nie mam po prostu miejsca w ekwipunku. Tu mam jakieś itemki do kibla, tu są epiki do kibla, więc dobra, lecimy, od razu sprawdzamy procenty na kolejnego, czy może coś się bardziej opłaca klikać aniżeli tego IPR-e. Sprawdzamy sobie Magusia, cyk, wszystkie. Wylogowało nas tutaj oczywiście, no nie, no mamy na IPR-e, to jest zwiadowca 007 i mamy również na tą górę popiołów, to jest w ogóle teraz Paladyn, również 007. Więc no chyba tego IPR-e będę chciał, tak szczerze, chyba tego IPR-e sobie spróbujemy poklikać. Dobra, jak tutaj Kunegunda? No Kunegunda sporo zrobiła, no i my chyba same kryty dokładnie. No Kunegunda jednak to jest MVP, powiedzmy MVP tego Magusia. Dobra, brakuje nam równe 300 milionów, żeby wbić kolejny level. Karuzela z idolami, lecimy, robimy to. IPR-e, zwiadowca, proszę, padnij. On tutaj nie ma jakoś dużo HP, tak mi się wydaje, 800 milionów, natomiast no bije bardzo dużo, więc tutaj jakieś uniki, kryty z naszej strony konkretne, no i ten IPR powinien siąść i powinien nam dać level, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co, potem tego mandzia, na którego mamy niby fajniejsze procenty, ale chyba go już nie będziemy klikać, dobijemy ten level i skończymy ten odcinek, żeby nie przedłużać, a mandzia sobie najwyżej klikniemy na kolejnym odcinku. Ten jeden przeciwnik za dużo nam nie zmieni, levela kolejnego nie wbijemy, ta jedna na klejka do klasera również nam za dużo nie zmieni, więc nie ma co się tutaj napinać. No ale żeby myśleć o tym mandziu, to musimy najpierw pokonać IPR-e. Kurde, faktycznie coś mi świta, że nawet jak grałem berserkiem i tamtą karuzelę z idolami zamykałem, to mimo wszystko też ten IPR był jakimś tam blokiem. Coś takiego faktycznie kojarzę, więc no może tak być. Może tak być, że po prostu tutaj niestety nie polecimy jeden za drugim, a liczyłem na to. Liczyłem, że jak pokonamy Case Jora, to potem z 3-4 przeciwników nam padnie tago. No ale niestety, jeszcze nie mamy takich mocnych statystyk jak na przykład na takim Berku, dlatego że na Berku leciałem od 400 poziomu na Golda, więc tam statystyki były o wiele mocniejsze, to pierwsza sprawa. Także te lochy się o wiele łatwiej klikało, no a poza tym to był Berek, nie? To był Berek, więc to jest drugi powód, dlaczego te lożki również klikało się bardzo, bardzo przyjemnie. Dobra, dawaj, dawaj. 007 na niego. Czy to nam padnie? No klikało się takie lochy. Jak skończyliśmy stopować lożki na tym Magusiu, to i klikałem takie, żeby tam jeszcze jak najwięcej wycisnąć tego wszystkiego i tak dalej. No ale czy nam się tu uda, czy nam się nie uda? Nie jestem przekonany. Często mu zostaje tak poniżej połowy HP. Takie bliskie próby jakieś tam są od czasu do czasu. No ale mimo wszystko nie wiem, szczerze mówiąc, czy no damy radę po prostu, nie? Czy damy radę go pokonać? 800 on ma ogólnie, tak jak mówiłem, milionów HP. No tak przeważnie pół HP mu zbijamy. Tak praktycznie każda próba to jest pół HP, troszeczkę więcej niż pół HP. Zdarzy się oczywiście mniej, jak tam pewnie zrobi dużo uników. Kurczę, nie wiem, powiem wam, czy nie łatwiej by mi było klikać tego Paladyna w górze popiołów, chociaż znowu Paladyn zaczyna walkę od Firebola, więc no też wszystkich tam dość mocno ładuje tych naszych pachołków na początku, Kunegundę też, tutaj tak to nie działa, więc jak tu Kunegunda odpali uniki, to nie ma aż takiego problemu, no ale procenty są takie same, no więc nie wiem co lepiej by było wybrać, ale dobra, nieważne, na razie ciśniemy. W sumie my tutaj też na tego zwiadowcę w teorii powinniśmy być lepsi jako Maguś, no bo wiecie, jak już tam mało HP mu zostanie, jak nam siądą jakieś kryty,
to i powinno się udać tego IPR pocisnąć jakimś, wiecie, z większym rozrzutem po 200 milionów HP, jakbyśmy pocisnęli, to by było na pewno git, no ale kurczę, no musimy pokonać go, po prostu go musimy pokonać. Już tu strasznie nie lubię, jak klikam jeden log i nie mam jakiegoś tematu na odcinek, powiem wam, dlatego, że no ja tak gadam takie pierdoły i pewnie niektórym się nie chce tego słuchać. Mogę wam powiedzieć o konkursiku, dokładnie konkursik będzie oczywiście za marzec, jeszcze czekam na informacje, żeby po prostu się dowiedzieć, ile za ten marzec tam użyliście tych kodów, ile tam wszystkiego wyszło, natomiast myślę, że w tym tygodniu również wleci informacja o konkursie, to też jest bardzo istotne i raczej wydaje mi się, że będzie to konkurs po prostu większy, czyli taki, który wiecie, no jakiś tam myślę, że łącznie 400 przeznaczymy, dla jednego zwycięzcy 200, dla drugiego 200, ale to jest wszystko wstępne, na razie no muszę się dowiedzieć po prostu, ile razy użyliście tego kodziku i wtedy będę wiedział, czy mogę sobie pozwolić na większy konkurs, czy wam zrobię taki mniejszy po 100 PSC, jak to było, jak to miało miejsce za luty w marcu. Natomiast myślę, że w tym tygodniu tą informację dostanę i w tym tygodniu pewnie filmik konkursowy się pojawi. Teraz 1-2 kwietnia to był weekend, więc tej informacji nie dostałem. Także w dalszym ciągu muszę tutaj czekać i w dalszym ciągu aż się dowiem po prostu, nie, żeby wam ten konkurs móc zrobić, ale tak, wysyłaliście mi bardzo dużo screenów teraz, jak była ta promocja, tak samo jeszcze przecież na początku marca była zimowa wyprzedaż, z tego co widziałem w tym momencie do samej nagrody z tych screenów, które mi wysyłacie, chyba 60 osób za sam marzec od ostatniego ogłoszenia zwycięzców tam się zalicza, więc no dużo generalnie tego było, no ale bardzo wam dziękuję i konkursiki będziemy, tak jak obiecałem, sobie robić co miesiąc, myślę, no ale muszę poczekać, żeby wiedzieć, jak mogę sobie to rozdysponować, wszystko rozumiecie, jak to wygląda. Dobra, no nie chcę paść ten IPR, czy ja wam miałem jakieś informacje jeszcze powiedzieć? Chyba nie. Co do legendarnego lożku, bo też od niego zacząłem w sumie ten odcinek, to tak jak wam powiedziałem w piątkowym filmie chyba o tym kodzie darmowym, z okazji właśnie LD, legendarny loszek głównie będziemy przechodzić na streamkach, to jest myślę, że fajniejszy content na streamki, wydaje mi się, że o wiele przyjemniej się to klika na streamach, w tle to sobie leci, można pogadać z czatem, no a jednak jak chce się to robić na odcinku, no to trzeba mieć jakiś konkretny temat na odcinek, żeby sobie też w tle to robić, a do was gadać po prostu właśnie na jakiś konkretny temat, więc no po prostu wolę to robić na streamach, ewentualnie jak tam jakiś fajny run nam się trafi, to wtedy wrzucę na YouTube'a, na przykład bez żadnych odrodzenia albo coś takiego, no ale tak czy inaczej mówię, to będzie głównie kontencik na Twitchu, na odcinki to właśnie takie klikanko lochów, jakieś tam ciekawostki, jakieś tam top 5 też planuję, chyba to przedstawienie postaci widzów w końcu nagram, bo to też już widziałem, że dużo osób pyta, kiedy to będzie, sporo mi się też już zgłoszeń nawarstwiło, więc no takie raczej odcineczki będą, a legendarny loszek to jest fajny content na właśnie streamki, można wbijać na Twitcha, jak ktoś chce, teraz od poniedziałku do czwartku bodajże będą codziennie streamy, codziennie o godzinie 18 i pewnie tam plus minus 2 godzinki będziemy na wszystkich kontach ten legendarny loszek przechodzić. Dobrze, no póki co nam to nie pada niestety, póki co nam to nie pada, więc zrobimy może tak jeszcze z 50 grzybków na niego, bo już i tak tu wydałem bardzo, ale to bardzo dużo i niestety nam to nie siada, z 50 grzybków na niego i potem jeszcze jakieś 250 sportowych na tą górę popiołów. No szkoda mi to tak zostawiać, szkoda mi nie postawić tej kropki na D, już tu 36 minut odcinek. Szkoda mi po prostu nie wbić tego 505 levela, no ale jak widzicie jest to bardzo, bardzo ciężkie póki co. Fajnie nam te lochy popadały na początku, te na które były wyższe procenty, nawet tam jakieś 0,30 też fajnie padło, no a niestety w tym momencie, dobra, 3, 2, 1, no i 0, dobra, no i jeszcze z 250 sportowych na tą górę popiołów, a nuż się uda, jak widzicie paladyn, władca dziewiątek, 648 level, zobaczmy, on ma 1,850 mln HP, więc bardzo, bardzo dużo, no ale ej, tutaj chyba te próby wyglądają jakoś lepiej. No kurczę, jakby Kunegunda zaczarowała unikami, to może i by to jakoś siadło. No procenty są takie same, na jednego i na drugiego, także nie ma totalnie
co wybierać, tylko sobie trzeba klikać, nie? Albo jedno, albo drugie padnie, raczej szanse są mniej więcej takie same. No tu wiadomo, zależy od klasy postaci też. Myślę, że no nie wiem, co jest łatwiejsze, tak szczerze. Paladyn ma swoje minusy i zwiadowca ma swoje minusy, więc nie wiem, co łatwiej nam po prostu padnie. Być może nic, być może na tym odcinku się nie uda tego 505 dobić, ale i tak jestem zadowolony. I tak zrobiliśmy naprawdę fajny progresik. Sporo tych lochów tutaj sobie kliknęliśmy, więc można powiedzieć, że co miałem zrobić, to zrobiłem, a w przyszłym tygodniu po legendarnym lożku jeszcze może coś tam dociśniemy sobie. No ale dawaj, no jeszcze tutaj mamy 105, nie, jeszcze... poczekajcie, tak, 150, 160 dokładnie grzybów na niego, może by się udało, no pół HP co chwilę, no ale z prawie 2 miliardów pół HP, no to w dalszym ciągu jest około 1 miliard, który nam tutaj zostaje, więc no nie wygląda to tak kolorowo, tam 750 milionów, kurczę, no jakieś szanse są, nie, no gdyby nie było żadnych szans, to by pokazywało not possible, ale chyba nasze szczęście na lochy już zostało na początku wykorzystane, chyba niestety przez to, że te pierwsze lochy nam tak padały szybko, no to teraz... jest to trudniejsze, no już tutaj nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić, tak mi się wydaje, miliard tam 850 milionów, 650, no nie było chyba nawet takiej próby bliskiej, nie, żeby mu tam zostało ze 100, z 200, z 300 milionów, ja też się skupiam na gadaniu do was, więc też tak nie patrzę dokładnie każdej próby, ale wydaje mi się, że chyba nie było żadnej takiej dość bliskiej próby, no ale trudno, no, tak się zdarza, szkoda, że tego levela nie dobiliśmy, szkoda, że wiecie, nie mamy jakiegoś lożku takiego z 0,20, 0,30, żeby jeszcze właśnie ten 505 sobie dobić, ale to nieistotne, no jak nie dzisiaj, to za kilka dni będzie level upik, potem jeszcze wiadomo zawki z innych rzeczy nam poleci, no i finalnie ten 506 po tym level upie z kalendarza nam pewnie jako tako wleci, no ale... wiecie, jaki ja jestem. Zamiast skończyć odcinek na 20 minucie, kiedy ubiłem wszystko, co mogłem, to zaczynam klikać jakieś bezsensowne lochy, przedłużam odcinek bezsensownie, a finalnie się to niestety nie udaje i niestety tych lochów nie możemy pocisnąć. No dawaj, jeszcze 20 prób na niego. Zobaczmy sobie, czy może coś się uda, czy się nie uda. SF Toolsa to już zamykam, już nie ma totalnie sensu sprawdzać. Kto jest kolejny? Kolejny to jest chyba Paszcza Taurona, to jest wojownik, jak się nie mylę, więc tym bardziej go nie zrobimy. Dobra, 3, 2, 1, 0. Niestety się nie udało, brakło równe 300 milionów expa do kolejnego levela, ale ile ja robię? Ja tak robię dziennie 70-80 milionów expa w tym momencie, czyli no myślę, że ze 4 dni i ten level 505 wbijemy, a dokładnie 506, bo tak jak powiedziałem, jeszcze będzie kalendarz po drodze. Dobrze, tyle. Ja wam pięknie dziękuję, jeżeli macie jakieś pytania co do maga, to piszcie w komentarzu. Jeszcze wam się muszę pochwalić, że mi pierwszy klejnocik, zapomniałem o tym powiedzieć, pierwszy klejnot 1700 plus na tym magusiu nam poleciał, jak widzicie wsadziłem go tutaj do tego trinketu powiedzmy, dlatego że w broni nie miałem takiego złego, w trinkecie miałem dość słaby, więc sobie wrzuciłem 1700 plus, także pierwszy taki duży gemik wczoraj wieczorem mi poleciał, także kolejna setka osiągnięta, 1700, będziemy tu powoli sobie zmieniać wszystko na 1700, potem 1800 i tak dalej, wiadomo, no ale tu jeszcze muszę wam się pochwalić, że z 70 kopalni mi ten na 503 levelu klejnocik poleciał. No, także tyle. Jeżeli macie jakieś pytania co do maga, to piszcie w komentarzu, piszcie również w komentarzach, jak tam wam idzie przechodzenie legendarnego lożku, chętnie sobie poczytam. A i oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No a ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!